Mam tutaj taką dziwnie wyglądającą funkcję, w niektórych punktach ona nawet jest nieciągła. No i moim celem będzie narysowanie wykresu pochodnej tej funkcji. Czyli mam funkcję f od x, której wykres wygląda tak, jak wygląda. No i moim zadaniem jest narysowanie jej pochodnej. Wszystko to po to, żeby lepiej wyobrazić sobie, lepiej zrozumieć, co to jest pochodna funkcji. No właśnie, no co to jest ta pochodna? To pochodna mówi nam, jaki jest współczynnik kierunkowy. Nachylenia stycznej do wykresu, więc weźmy sobie na przykład styczną do wykresu tutaj w tym punkcie w zerze. No to ta styczna nachylenie ma bardzo duże i dodatnie, i współczynnik kierunkowy będzie zatem dodatni i dosyć duży tutaj. No i później to nachylenie będzie malało, jak będziemy się przesuwali tutaj w prawo, aż w tym punkcie tutaj nachylenie osiągnie wartość 0. Styczna będzie pozioma, a później nachylenie stanie się ujemne. Nachylenie stycznej stanie się ujemne. No i takie najbardziej ujemne to będzie w tym punkcie tutaj. No to narysujmy, jak będzie wyglądała pochodna tej funkcji na tym odcinku. Ja tutaj, może, żeby nie było wątpliwości, narysuję, że to jest ten punkt. Tutaj dokładnie mamy ten punkt, gdzie pochodna ma być 0. Tutaj ma być 0. No tutaj ma być jak dodatnia, no powiedzmy duża dodatnia, no to gdzieś tutaj. Tu widzimy, że po drugiej stronie, tak jak tutaj była dodatnia, to po drugiej stronie będzie mieć tyle samo, tylko że ujemna. No i teraz ja założę, że ta pochodna tutaj będzie się zmieniała liniowo. To nachylenie będzie malało w sposób liniowy. To, co, to oznacza, że, że ten wykres tutaj to jest tak naprawdę parabola. Dlaczego liniowość pochodnej jest związana z tym, że funkcja jest parabolą? To w przyszłości stanie się dla Was jasne. No i tutaj właściwie ja muszę ten punkt sobie wymazać i tu nawet narysować takie kółeczko. No bo w tym punkcie ta pochodna nie będzie określona. Dlatego, że nachylenie stycznej tutaj z lewej strony będzie mocno ujemne, a nachylenie stycznej z prawej strony będzie dodatnie. I tutaj będziemy mieli taki przeskok. I w tym punkcie akurat pochodna będzie nieokreślona. No dobrze, zajmijmy się tym następnym kawałkiem tutaj. No tutaj widzimy, że ta funkcja na tym odcinku, między tymi punktami, no to zmienia się w taki sposób liniowy. Ten wykres tutaj to jest kawałek prostej, odcinek prostej. Więc nachylenie tutaj będzie stałe, czyli pochodna będzie miała stałą wartość i ta wartość będzie dodatnia, bo to nachylenie jest dodatnie. No i ono będzie trochę mniejsze niż to nachylenie, które tutaj było na przykład po lewej stronie w tym punkcie. Więc powiedzmy, że to będzie jakoś. Mniej więcej tyle. I na tym odcinku to nachylenie jest stałe, więc pochodna ma stałą wartość. Dochodzimy do tego punktu. No i widzimy, że tutaj na lewo od tego punktu, może znowu zmienię kolor. Czyli tutaj mieliśmy styczna, wyglądała jakoś tak. Ona była po prostu pokrywała się z tą prostą. Tutaj styczna będzie się również pokrywała z tym odcinkiem prostej. No i widzimy, że nachylenie tej stycznej również jest dodatnie. I może wartości funkcji są ujemne, ale funkcja rośnie. Nachylenie styczne jest dodatnie. No i widzimy, że to nachylenie jest mniej więcej takie samo, jak nachylenie było tutaj. Czyli tutaj dalej to nachylenie będzie stałe. No i sobie dorysujemy tutaj kolejny punkcik. I będzie mniej więcej równe, jak na moje oko, temu nachyleniu, które mieliśmy tutaj, czyli ta wartość będzie stała i równa mniej więcej tyle, co tutaj było na żółto. No, i tutaj w tym punkcie pocho pochodna jest nieokreślona. Tutaj zostało takie puste kółeczko, no bo nie da się narysować stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie. Tutaj mamy funkcję zupełnie nieciągłą. Tutaj ta styczna, nie wiadomo jak ona wygląda, ona jest nieokreślona, i w tym punkcie pochodna jest nieokreślona. Mimo, że po lewej i po prawej stronie ma tę samą wartość, to w tym punkcie pochodna funkcji nie istnieje i jest nieokreślona. No dobrze, jedźmy dalej. Mamy ten kawałek tutaj. Który może zrobię na pomarańczowo teraz. No i tutaj widzimy, że styczna do wykresu funkcji będzie cały czas pozioma. Funkcja będzie stała na tym odcinku, czyli widzimy, że na tym kawałku pochodna będzie po prostu cały czas równa 0. Tutaj znowu się zacznie od pustego kółeczka, i tutaj będzie cały czas 0. Pochodna będzie równa 0 na tym odcinku. No i zostaje nam wreszcie ten ostatni kawałek tutaj. No, i widzimy, że tutaj znowu mamy odcinek prostej, i nachylenie będzie tutaj cały czas stałe, no ale widzimy, że to nachylenie jest ujemne. No i jest ujemne, ale większe niż nachylenie było tutaj, czyli to ono będzie co do wartości bezwzględnej większe niż wartość nachylenia tutaj była. Czyli powiedzmy, że ono będzie jakieś takie. Stałe, ale ujemne. No więc widzimy, że Pochodna tej funkcji, którą tutaj miałem narysowaną, jej wykres będzie wyglądał mniej więcej tak jak tutaj jest to narysowane. Przy czym jest kilka takich punktów: ten punkt, ten punkt, ten i ten, gdzie pochodna w ogóle nie jest określona. Tutaj nie mamy żadnej wartości pochodnej w tych punktach. I to są takie punkty, w których funkcja jest, jak to się mówi, nieróżniczkowalna. I to jest związane z tym, że w tych punktach nachylenie stycznej jest nieokreślone. Granica ilorazu różnicowego, którego używamy do obliczania wartości pochodnej, nie istnieje w tych punktach. Więc ta funkcja jest w tych 1, 2, 3, 4, w tych czterech punktach nieróżniczkowalna. No i na wykresie to się objawia w ten sposób, że mamy albo po prostu nawet nieciągłość funkcji, tam gdzie funkcja jest nieciągła, to jest nieróżniczkowalna, albo mamy taki punkt, gdzie widzimy taki ostry wierzchołek, taki ostry kant. Tutaj styczna zmienia się w sposób skokowy. I to jest ten punkt, i to jest ten punkt. W tych punktach funkcja nie ma pochodnej.